Zawodnicy Nowego Sącza wyglądali bardzo dobrze fizycznie. Byli o wiele wyżsi od nas w młynie, potężniejsi. Postawili się w pierwsze 15 minut. Była to twarda gra, później wynik się otworzył. Po zmianach, które zrobiliśmy na samym końcu, troszkę ta gra się wyrównała i położyli nam punkty. Drużyna jest waleczna, walczy, broni, chce grać. To jest bardzo ważne, ale tak jak mówię, już przed meczem mieliśmy ten okres przygotowawczy dość szarpany. Dopiero teraz mamy 36 zawodników było przed meczem w piątek na treningu, czyli już można coś z tego zrobić. Dwa pełne składy plus rezerwa. Nie skupiamy się jeszcze na tym, żeby wygrywać mecze. Oczywiście wychodzimy wygrywać, tak? bo to na tym polega, ale skupiamy się na tych dodatkowych elementach, które wprowadzamy powoli i żeby te dodatkowe elementy wychodziły nam na boisko. Głównym przeciwnikiem będzie Skra Warszawa. Nie skreślałbym jeszcze Rumi. Tam grają naprawdę zawodnicy, którzy mają za sobą granie w Arcy Gdynia i są to doświadczeni zawodnicy. Nie wiemy, jak było, tak, kadrowo, czy może się nie zebrali, może praca im na to nie pozwoliła lub inne czynniki. Ale rzeczywiście, Skra Warszawa, no, to widzieliśmy od początku, tak, że jest to najmocniejszy przeciwnik. Przypominam, że Skra utrzymała się w Ekstralidze. Kwestie finansowe nie pozwoliły na dalszą grę w Ekstralidze i na pewno będzie to bardzo mocny przeciwnik, bardzo wymagający, który nam pokaże tak naprawdę, w którym miejscu obecnie jesteśmy. A kiedy najbliższy mecz? Najbliższy mecz już w tą sobotę o godzinie 12 ze Skrą Warszawa. Zapraszam wszystkich. W seniorach to był mój debiut, to był mój pierwszy mecz, którego jestem bardzo zadowolony. Formę utrzymałem od Mistrzostw Polski Juniorów z Bolesławca, gdzie naprawdę zdobyliśmy złoto, tak, teraz dzisiaj w sobotę wygraliśmy w Nowym Sączu, jesteśmy z tego wyniku zadowoleni. Może gra nie wyglądała zbyt pięknie, nie było jeszcze tego ostatecznego dogrania z drużyną, ale wynik zadowala. Czy duża jest różnica między grą w grupach młodzieżowych, juniorskich, a grą w seniorach? Różnica jest bardzo duża, przede wszystkim fizyczna. Techniczna może nie aż taka, ale fizycznie jest widać tę różnicę. Czy Nowy Sącz był silną drużyną? Był zbudowaną fizycznie. Nowy Sącz pokazywał, dobrze grał w obronie. Tak? To, że zdobyliśmy tyle punktów, to nie oznaczało tego, że oni byli słabi w obronie, bo oni pokazali dobre rugby. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.